Witajcie moi drodzy na kanale Steve Łupiński, a dzisiaj będzie recenzja tego oto magazynu z Legend of Legacy. Jest to numer pierwszy na rok 2024, a jego cena wynosi 40 zł, czy dokładnie 39,99. No. Więc co, zapraszam do oglądania. Więc najpierw przejdziemy sobie do magazynu. Później, nie, najpierw do kart, później do magazynu, a na koniec do figurek. No, ja otwieram ten magazyn i za chwilę się widzimy. Więc ja już ten magazyn otworzyłem i teraz przejdźmy do kart. Mamy tutaj kartę Kaja, edycja limitowana, to jest karta limitowana numer 13. No, z tyłu wiadomo jak wygląda. Z przodu prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Więc no. A teraz przejdźmy już do saszetki z kartami z serii 9. Więc ja otworzę tą saszetkę i za chwilę się widzimy. No więc ja już otworzyłem. Otworzyłem te karty. No i mamy tutaj silny klucz szkieletów. Whitefire, karta Puzzle z Kajem, Inwazja zewnętrznego królestwa, to jest karta zasadzki, karta Kaj w akcji i na sam koniec kartę Ultra Raptor. Wszystkie te karty bardzo mi się podobają. Więc co? Teraz możemy już przejść do magazynu. Tylko odkleję tą puszkę, poczekajcie. No więc jeżeli chodzi o magazyn, no to jak zawsze mamy tutaj jakieś gry, komiksy, dalej komiksy, reklamy jakichś innych magazynów, komiksy dalej i dalej komiksy. Dwa plakaty nawet fajne. Jeden z klubem odkrywców, a drugi też taki nawet fajny. Z następnego sezonu. Moc żywioł to jakaś poczta. Misje mamy jakieś. Mamy Lloydów dużo. Chyba wszyscy Lloydowie w ogóle. Albo prawie wszyscy. No. I jeszcze Moro jest. No. Mamy też tutaj sezon 11. I jakieś streszczenie odcinków chyba. Dalej mamy reklamę zestawów. Łowcy autografów i w kolejnym wydaniu magazynu będzie Król Szkielet i kontra Zane. No ja myślę, że ten magazyn kupię i zrecenzuję go na pewno też na kanale. Więc oczekujcie go recenzji, jak tylko wyjdzie. Więc co? Recenzję tego magazynu możecie już dawno na moim kanale zobaczyć. Ten magazyn raczej nie będzie u mnie na kanale. I nie kupię go raczej na pewno. Więc co? Magazyn prezentuje się bardzo fajnie. A teraz przejdźmy już do figurek. Więc ja otworzę te figurki i za chwilę się widzimy. Więc ja już złożyłem te figurki. Ale zanim jeszcze przejdziemy do figurek, to jeszcze pokażę wam puszkę. Tak wygląda część pierwsza tej puszki. Tak wygląda właśnie ona z przodu. Teraz wygląda ta puszka w środku, a teraz wygląda z tyłu. No, to była ta puszka na figurki. Jest bardzo fajna, no i bardzo mi się podoba ten zamysł, że właśnie są puszki w tych magazynach z Legend Legacy. Proszę, że przez to są one droższe, ale dobra. To już nieważne. Znaczy, może ważne, ale nie takie bardzo ważne.
Więc jeżeli chodzi o figurki, no to mamy tutaj złotego Lloyda z mieczem złotym. Wam już pokazywałem go na kanale chyba raz. No i tak on wygląda z tyłu, tak wygląda z przodu. Ogólnie prezentuje się nawet bardzo fajnie. Główka to wiadomo oczywiście jaką ma. Taka jak zawsze. No i bardzo fajny jest. Taki Lloyd złoty. A jeżeli chodzi o pannę występną, to ona ma bardzo ładne nadruki. Takie dwa ognie. Jest bardzo fajna ogólnie. Ma czerwony taki irokres. Nie ma wielu wyrazów twarzy. No i również mi się bardzo podoba. Więc obie te figurki mi się bardzo podobają. Bardzo je polecam. Bardzo polecam ten magazyn również. No i co? To był ten magazyn, ja byłem Mac TV. Więc co, pa pa, z tej strony była Mac TV. Pa pa, pa pa, pa pa, pa pa.